Kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z koncepcją Tonów Planet, przyznam szczerze, że miałem mieszane odczucia. Ale zanim o tym opowiem, najpierw może powiem kilka słów o samej koncepcji, co to jest, na czym to polega, z czym to się je, mówiąc potocznie. Tony Planet, można powiedzieć, że jest to taki swoisty kosmos w butelce. Bierzemy jakieś cykle, zwykle astronomiczne, w pewnym ujęciu astrologicznym także, i za pomocą pewnych operacji matematycznych przenosimy je do oktaw dźwięku słyszalnego, do oktaw muzycznych. Ten kosmos w butelce dotyczy oczywiście nie tylko tonów planetarnych, nie tylko astronomii czy astrologii, ale może dotyczyć także zupełnie różnych światów, zupełnie różnych cykli, tak jak na przykład stany energetyczne, atomowe, molekularne. Tak więc jest to swoistego rodzaju taki faktycznie mikro i makrokosmos zamknięty w butelce słyszalnego dźwięku. I teraz taki przykład. Załóżmy, że cykl obrotu Ziemi dookoła Słońca wynosi 1 rok, czyli 365 dni. 365 dni w przeliczeniu na sekundy to jest bardzo dużo. To jest około 31,5 miliona sekund, o ile dobrze... Tak, 31,5 miliona sekund. Tak w każdym razie pokazują moje obliczenia. To można łatwo policzyć. To będzie 365 dni razy 24 godziny, razy 60 minut, razy 60 sekund. I teraz te 31,5 miliona sekund jest to bardzo, bardzo, bardzo powolny cykl. Jeżeli chcielibyśmy to wyrazić w hercach, to byłoby to około 3,17 razy 10 do minus 8 herca. To jest tak powolny dźwięk, że czy tak powolny cykl, czy tak powolna częstotliwość, że praktycznie bez jakiegoś takiego sensu wizualnego czy słyszalnego dla człowieka. Ale teraz możemy wykonać taką operację matematyczną, którą potocznie nazywa się oktawizacja. Jest to w zasadzie transponowanie częstotliwości. I transponowanie częstotliwości polega na czym? Na przykładzie nut. Załóżmy, że mamy nutę A, koncertowe A. Niech to będzie A o częstotliwości 440 Hz. I teraz jeżeli chcemy transponować nasze A do wyższej albo niższej oktawy, no to bierzemy tą częstotliwość i przemnażamy ją razy 2 lub dzielimy ją przez 2. Czyli w naszej bazowej oktawie nasze koncertowe A będzie miało 440 Hz, oktawę wyżej będzie to 880, więc przemnażamy, przenosząc przez oktawy, przemnażamy razy 2, razy 2, razy 2. Na takim prostszym przykładzie, jeżeli nasza częstotliwość bazowa wynosi 400 Hz, to przenosząc ją o oktawę wyżej będziemy mieli 800 Hz, 1600, 3200, 6400 i tak dalej. Czyli to przemnażanie dotyczy każdego poprzedniego cyklu, każdej poprzedniej częstotliwości, a nie tej częstotliwości bazowej. I tak samo oktawy w dół. Jeżeli częstotliwość bazowa wynosi 440 Hz, czyli nasze A w tej oktawie, oktawę niżej będzie to 220 Hz, 110 Hz, 55 Hz i tak dalej. I teraz podobną rzecz robimy z naszym cyklem planetarnym, cyklem obrotu Ziemi dookoła Słońca. Mamy te 31,5 miliona sekund, albo mówiąc w hercach 3,17 razy 10 do minus 8 herca. I teraz, aby transponować tą częstotliwość do oktawy dźwiękowej, do oktawy muzycznej, musimy ją wielokrotnie przemnożyć przez 2, czyli przemnażamy przez 2, potem wynik przemnażamy przez 2, potem wynik przemnażamy przez 2 i tak dalej. Tak więc, jeżeli chodzi o cykl Ziemi, aby przenieść ten cykl do zakresu około 1 Hz, i to faktycznie będzie około 1 Hz. Każdy może sobie to policzyć. To trzeba to przenieść o 25 oktaw. Natomiast, żeby to przenieść do jakiejś oktawy odniesienia, byśmy musieli przenieść cykl Ziemi o 32 oktawy, by dojść do częstotliwości około 136 Hz. Te 136 Hz to jest to dosyć niska oktawa. Oczywiście, jeżeli przyjmiemy wyższą oktawę odniesienia, to wtedy będziemy mieli wyższą oktawę, wyższą częstotliwość.
Na przykład przy 34 oktawie będzie to częstotliwość 545 Hz około. Także tutaj, jak widać, cykle planetarne, one nie są tylko w pojedynczej częstotliwości, w pojedynczym zakresie, ale one się powtarzają w każdej oktawie. Czyli ta częstotliwość, ona się będzie wielokrotnie powtarzać w paśmie dźwięku słyszalnego. I teraz, jeżeli by tą częstotliwość tonu planetarnego przyrównać do systemu nutowego, jaki stosujemy w muzyce zachodniej, będzie to dźwięk w pobliżu C z krzyżykiem, CH, jak ja to nazywam, ale C krzyżyk powiedzmy. Także nie jest to dokładnie C z krzyżykiem, nie jest to dokładny cis, ale jest to w pobliżu i to jest dosyć istotne, bo w różnych przyporządkowaniach spotykamy informacje o tym, że dany ton planetarny to jest przyporządkowanie do danej nuty. Owszem, to jest przyporządkowanie, ale to jest przyporządkowanie zbliżone. Każdy ton planetarny ma swoją indywidualną częstotliwość. Należy o tym pamiętać. I teraz w podobny sposób traktujemy wszystkie inne cykle astronomiczno-astrologiczne, czy cykle niekoniecznie planetarne, ale te, które chcemy przenieść do zakresu dźwiękowego. Także będziemy mieli ton Merkurego, bierzemy obroty Merkurego wokół Słońca i przeliczamy je o ileś oktaw w górę czy w dół, w zależności czy przeliczamy to z sekund czy z herców. Przenosimy to do zakresu słyszalnego. Bierzemy cykl obrotu Wenus dookoła Słońca, oktawizujemy, przenosimy o oktawy, transponujemy i otrzymujemy pewną częstotliwość. Bierzemy różne cykle Księżyca, bierzemy na przykład rok ziemski rzeczywisty, bo ten, który liczyliśmy teraz, jest to cykl formalny, czyli te 365 dni to nie jest rok rzeczywisty taki, jak Ziemia faktycznie obiega Słońce, ale to jest rok formalny. Cykl rzeczywisty jest o 1/4 dnia dłuższy i co 4 lata mamy rok przestępny, czyli 29 lutego. Także możemy brać cykle nie tylko rzeczywiste, ale bierzemy także pod uwagę cykle formalne. I te cykle formalne, one mają zastosowanie z tego względu, że przeważnie przy psychologii, jeżeli można tu mówić o psychologii dźwięku, bierze się pod uwagę archetypy energii w tym, co odnosi się do cykli rzeczywistych i cykli, do których jesteśmy uwarunkowani, czy przyzwyczajeni, czy przywiązani. A ponieważ jesteśmy przywiązani do cyklu rocznego 365 dni, więc używamy tego cyklu jako jednego z punktów odniesienia i w naszej tabeli taki cykl może się znaleźć. I teraz, jak tony planetarne mają się do instrumentów muzycznych? Skoro ton planetarny mamy rozstrzelony po wszystkich oktawach, a więc jest to jakaś częstotliwość, czy jakaś nuta, którą możemy odnaleźć przy transponowaną w każdej oktawie, to dźwięk misy składa się również z różnych częstotliwości i z różnych tonów. I teraz w niektórych oktawach te składowe dźwięku misy, one mogą znajdować się bardzo blisko lub bardzo dokładnie w pobliżu tej częstotliwości planetarnej, czy w pobliżu tego tonu planetarnego. I w momencie, kiedy część dźwięku misy znajduje się w pobliżu takiego tonu planetarnego, mówimy, że jest to misa planetarna, na przykład misa Merkurego, czy misa Wenus, czy misa Marsa, czy misa jakiegoś cyklu księżycowego, czy nawet misa roku galaktycznego, bo możemy też mieć taką misę. I tak to wygląda od strony formalnej. Jest to czysta matematyka, jest to odrobina psychologii, a mało tego, jeżeli weźmiemy częstotliwości tonów planetarnych i będziemy je oktawizować w częstotliwościach jeszcze wyżej, o wiele, wiele, wiele oktaw, to możemy dojść do częstotliwości z zakresu fal świetlnych i tym samym możemy określić takie swoiste symboliczne transpozycje czy symboliczne odniesienia kolorów dźwięku. Tutaj taka ciekawostka. Jeżeli transponowalibyśmy system nutowy, czyli nasze nuty C, D, E, F, G, A, H, C do zakresu fal świetlnych, to okaże się, że nuta C, czyli nasze podstawowe do, jest w kolorze nie czerwonym, tak jak w tych systemach, w których oktawa zaczyna się od koloru czerwonego, ale C jest w kolorze zielonym.
I o tym też za chwilę, za parę chwil będziemy rozmawiać. Najpierw chciałbym omówić jeszcze kilka kwestii.